Fundacja TVS działa już od 2010 roku, czyli sporo czasu. Podopiecznymi są wszystkie osoby potrzebujące, zarówno dzieci, dorośli potrzebujący, chorzy, ale również uzdolnieni, którzy ze względów materialnych nie mogą realizować swoich pasji. Stąd rzeczywiście otaczamy opieką wszystkich potrzebujących. Tą opieką i materialną, ale nie tylko, bo czasami wystarczy po prostu dobre słowo, spotkanie, wspólne śpiewanie kolęd. To też bardzo dużo znaczy dla naszych podopiecznych. Dzisiejszy koncert, który jest już tradycją, organizujemy go wspólnie z Radiem Silesia, koncert noworoczny. Będą to środki, które dla naszych podopiecznych skierujemy, czyli właśnie dzieci, będzie to może wypoczynek wakacyjny albo w czasie ferii zimowych, będzie to może pomoc dla bezdomnych, dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Fundacja TVS działa przy telewizji TVS. Wolontariuszami są pracownicy. Robią to po prostu z głębi serca, z potrzeby serca. Nie pobieramy żadnych wynagrodzeń, żadnych prowizji. Całe zebrane środki przeznaczamy właśnie dla naszych potrzebujących. Oczyma wyobraźni widzę te uśmiechnięte dzióbki tych wszystkich dzieciaków, którym pomaga Fundacja TVS. Dzięki Państwu, że tutaj przychodzicie, kupujecie te cegiełki i bawicie się z nami. Tak jak powiedziała pani dyrektor Nina, Fundacja TVS wspiera tych najbardziej potrzebujących, także niskie ukłony dla wszystkich, którzy wykonują tam ciężką, charytatywną pracę, nie pobierając za to jakiegokolwiek wynagrodzenia, bo to jest szalenie istotne, że te pieniążki trafiają bezpośrednio do tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Robimy to od 15 lat. Od 15 lat jesteśmy z telewizją TVS. Jest tak naturalne, że trzeba pomagać, że nie podlega to żadnej kwestii czy dyskusji. Po prostu robimy to od serca i mamy nadzieję, że jeżeli znalazłybyśmy się, mówię też w swoim imieniu i imieniu Justynki, jeżeli znalazłybyśmy się w takiej sytuacji, w której trzeba byłoby nam pomóc, no to myślę, że znajdą się dobre duszyczki i pomogą nam. Gdyby nie pomoc nasza, to myślę, że wiele osób w świecie, który jest dzisiaj trudny, na pewno by miała poważny problem, żeby funkcjonować. Dlatego takie akcje jak dzisiejsza, myślę, że jest zdecydowanie na miejscu i powinniśmy pomagać. Myślę, że to zupełnie ludzki odruch, także tutaj sam mówi przez siebie. To wydarzenie, które jest dzisiaj, to jest jak już któryś raz z rzędu właśnie w tym miejscu o określonej godzinie z wytyczonym celem. Ale nasze pomaganie, jako moje pomaganie, jako śląskiego artysty estradowego, nie kończy się na dniu dzisiejszym, bo co chwila dostaję maile, telefony różnego rodzaju, żeby coś zorganizować, bo ktoś potrzebuje pomocy. To jest tak jak z tą przepiękną przypowieścią o talentach. Jo jest dumny z tego, że skoro został obdarzony talentem, nie zakopował go głęboko pod ziemię, tylko go rozmnażą, czyli podaje go następnym pokoleniom, grą koncerty, ciesza tych ludzi, pokazuje to dobro, bo przez ze sceny nie ma nic, nie płynie nic innego jak tylko dobro i pomoc drugiemu człowiekowi.